Witam serdecznie, z tej strony Marcelo, zapraszam na kolejny odcinek recenzji i analiz podsumowań. Dzisiejszym bohaterem jest Battlefield Hardline, czyli gra, którą mieliśmy ostatnio możliwość testowania przez 7 dni. W sumie zagrałem w nią 24 godziny, więc wynik bardzo średni, aczkolwiek pozwalający na to, aby podzielić się moimi wrażeniami. Tak więc zaczynamy. Po pierwsze, wrażenie ogólne jest jak najbardziej na plus. Gra jest dla mnie innowacyjna, wprowadza nowe systemy rozgrywek, nowe możliwości rozwoju postaci i jest lekkim odświeżeniem od militarnych klimatów Battlefielda. Ale na początku mam już uwagę, należałoby tylko zmienić tytuł, bo to nie jest Battlefield, to nie jest pole walki typowe, tak? Więc tutaj można by już coś zmienić. Po drugie, grafika. Dla mnie troszkę słabiej niż Battlefield 4, ale może w wersji finalnej będzie to wyglądało inaczej. Po trzecie, innowacyjność. Nowe tryby gry, jak Fucha, Blood Money, wprowadzają naprawdę rozgrywkę na nowe obszary, czyniąc ją lepszą, inną i dającą dużo, dużo fajnych doświadczeń. Kolejny plus to jest za innowacyjność w rozwoju postaci. Mamy jedną kasę, którą musimy wydać albo na policjantów, albo na złodziei, czyli budowanie swojej postaci. Pozwoli to, mam nadzieję, na to, że levele nie będą tak szybko szły do góry jak w Battlefield 4. Czyli umiejętności będą szły wraz z rozwojem postaci, a nie jak w Battlefield 4, że poziom level, który mamy w Battlefield 4, nie odpowiada często umiejętnościom gracza. Więc to jest naprawdę na plus. Kolejny element. Innowacyjność w trybach rozgrywkowych, o czym już wspomniałem. Innowacyjność w rozgrywkach na mapie. Dwie rzeczy, które ja zauważyłem, na pewno wy również, to jest po pierwsze strzykawka survivalowa, która pozwala nam leczyć, natychmiastowo podnosić swoich kolegów z drużyny oraz wydawanie ammo poprzez tylko dotknięcie swojego kolegi z zespołu. Tak więc nie musi on już wyrzucać wam ammo, aby je uzupełnić. Oczywiście może, ale nie musi. Tak, nie jest to już warunek potrzebny do tego, aby się dozbroić. Także to jest naprawdę na plus. Oczywiście dodane są różne inne elementy związane z postaciami policjantów i złodziei, jak haki, inne rzeczy, których tutaj nie będę wymieniał. To jest naprawdę na plus. Gra, moim zdaniem, jest naprawdę fajnym odświeżeniem i odejściem od klimatów wojennych, co bardzo dobrze wpływa na urozmaicenie rozgrywki. Naprawdę to jest fajne. Co bym zmienił w grze już teraz? To na pewno obniżył damage zadawany przez shotgun, bo jest po prostu irytujący i wkurwiający. To po pierwsze. A po drugie, zwiększyłbym damage, który zadają snajperki, bo tutaj naprawdę jest to słabe. Tu bym nad tymi elementami popracował. Netcode wydaje mi się, że jest naprawdę w porządku. Chociaż były momenty, kiedy zastanawiałem się nad tym, czy rzeczywiście jest tak, jak trzeba. Aczkolwiek uznaję, że jak na beta testy jest naprawdę świetnie. Warunkiem, aby ta gra była naprawdę dobra, jest to, żeby nie zepsuć tego, co jest do momentu wydania. Jeżeli pojawią się nowe mapki, będzie ich dużo, to naprawdę rozgrywka będzie bardzo, bardzo fajna. Napad na bank, super, krótko i na temat. Naprawdę tam rozgrywka trwa bardzo krótko, co powoduje, że jest intensywna. To jest świetne. Oceniam beta testy naprawdę pozytywnie. Dobrze się bawiłem. To najważniejsze. Było mniej wkurwiania się, a więcej zabawy. I o to chyba w tych grach ma chodzić. Także panowie z DICE, nie zepsujcie tego, co jest naprawdę już dobre. Dołóżcie kilka innowacyjnych elementów. Poprawcie lekko
grafikę, dajcie graczom możliwość krytyki, patrzcie na graczy, na ich opinie, dostosowujcie grę do ich wymagań i naprawdę będzie hit. Tak więc to wszystko, co chciałem wam powiedzieć na temat tej gry i beta testów. Zapraszam na moje streamy, zapraszam na kanał, zapraszam do subskrypcji i komentowania. Tak więc widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, ciężar zawsze musi być ciężki. Pozdrawiam, Marcelus.